Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. I każdy, kto chciałby uzyskać odpowiedź właśnie tutaj na YouTube, ma taką możliwość, o ile ukończył lat 18 i nie stawiam kart kobietom w ciąży. Jak zadać pytanie? Gdzie zadać pytanie, aby trafiło tutaj na YouTube i abyście mogli usłyszeć odpowiedź? Macie dwie drogie możliwości. Pierwszą jest to portal Magiczne Wrota, dzięki opcji SMS, które wysyłacie na ten portal z zaznaczeniem, iż chcielibyście, aby odpowiedź była na YouTube, tak też się będzie działo. Na dole pod filmem również macie informację, czego ja potrzebuję do wróżby, abym mogła postawić Wam karty. Druga opcja wysyłania SMS-a jest poprzez stronę Tip and the Nation i również macie na dole link odsyłający do tejże strony. Tam są pytania zadawane przez Was tylko i wyłącznie na YouTube, bo tam nie ma możliwości Wam odpisywania. Tam macie również możliwość płacenia przez formę SMS, SMS Plus, PayPal, Paysoft Card, Bitcoin. Także macie sporo możliwości. Zatem tą, która jest Wam bliska czy też dogodna, to zapraszam. Filmy pojawiają się zazwyczaj następnego dnia po zadaniu Waszego pytania. Niektóre SMS-y do godziny 10-11 łapią się na ten sam dzień, ale nie zawsze tak jest. Na Magicznych Wrotach ja odpisuję Wam w formie tekstowej numer filmu, w którym tutaj trafiła się odpowiedź. Czasem bywa tak, że film jest, a odpowiedź dostajecie za kilka godzin, bo czasem jest tak, że filmik mi się ładuje, później jest on upubliczniany, a nie mam kiedy Wam powysyłać SMS-ów, stąd te opóźnienia. Czasem jest tak, że film pojawia się o godzinie 22 czy też o północy i nie chcę Wam o tej godzinie wysyłać SMS-ów i później one się pojawiają na następny dzień rano. Dobrze, moi drodzy, kim jestem? Jestem tarocistką Agiatis, pracuję przy pomocy kart tarota, wspieram się numerologią, ale również karty anielskie i rytuały nie są mi obce. Dla osób, które chciałyby dowiedzieć się, jakie usługi jeszcze oferuję, zapraszam Was na mojego bloga agiatis.tv bądź też na moją stronę fanpage na Facebooku, zakładka usługi. Tam macie wszystko wypisane, z czym mogę do Was podążać. No dobrze, moi drodzy, to idziemy na maila, tam gdzie osoby miały coś pouzupełniać i takie tam historie tutaj. No dobrze. Już patrzymy, dzisiaj nie umiem sobie dać rady z tymi włosami, moi drodzy. W ogóle. No dobra. Okej, no to patrzymy. No to patrzymy. Anonimowo. Dostała zaproszenie na wesele do rodziny z osobą towarzyszącą. Z jednej strony chciałabym pójść, a z drugiej strony mam obawy, bo będzie tam mój ze swoją jeżeli boję się, że będę czuła się, a nie będę czuła się komfortowo, tym bardziej, że na razie nie mam. Okej, dobra. Iść czy odmówić? Dobra, patrzymy. Iść czy odmówić? Jakaś karta mi się odwraca. Dobra. Czy pójście na tą okoliczność będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem? Czy pójście na tą okoliczność będzie dla Ciebie dobrym pomysłem? Ale oczywiście nie włączyłam kamery, bo oczywiście Madzia musi o czymś zwykle zapomnieć. Okej. I tu jest kamerka, ale ja ją troszkę przybliżę. O, i teraz myślę, że powinno być dobrze. Tak to wygląda. Czy pójść na tą okoliczność, czy nie? Co to jest dla Ciebie? Czy to jest dobre? Co jest na nie? I karta nie iść. Nie iść. A karty mówią emocje. Zbyt dużo emocji Ci to będzie kosztowało. Karta rada, lepiej odpuścić. Więcej wygrasz tym nie pójściem niż pójściem. Tak karty to definiują. Zatem warto by było się zastanowić naprawdę tutaj. Choć faktycznie ochota być może jest, emocje przeszkadzają, ale karta rada jest nie iść. Zatem taka odpowiedź jest konkretna. Pozdrawiam i mam nadzieję, że pomogłam. Okej, to jest to. Tu jest to do odpowiedzi.
Coś jeszcze tu jest? Dobra, to teraz idziemy na tipa. Tip and the nation. Gdzie to jest? Tu jest. Okej. Dzień dobry, Madziu. Pytanie na e-mailu. Dobrze, pamiętam. Dobra, już patrzymy. Intencje tejże osoby. Intencje tej osoby w stosunku do ciebie. Intencje tejże kobiety do ciebie. Jakie są prawdziwe intencje? Co ona ma w dacie? 6, 7, 8, 9, 10, 12. Intencje tejże osoby w stosunku do twojej osoby. I co ona wnosi w tą znajomość? Co ona ma w głowie? Co ona ma w sercu? I co ona będzie chciała tu? Nie jest szczera. No przykro mi bardzo. Niby na pozór jest słońce, czyli pozytywny aspekt jakby historii. W głowie jest jakiś dyskomfort, który może ona otaczać się i w twoim kierunku wytaczać. Jeżeli chodzi o emocje, to ja mam pokazane w wisielcu, a wisielec mi mówi bardzo często takie historie, że gdzieś tam nie jesteśmy osobą o jednej twarzy. Takie mam tutaj wrażenie. Karta diabła w zamiarach, czyli tak jakby nie do końca ze szczerością. Warto dozę ostrożności wobec tejże osoby wykazać i raczej unikać niż wchodzić. No, może tak podpowiem. Pozdrawiam, mam nadzieję, że pomogłam. Maila przeczytałam. I dziękuję bardzo za wiadomość. Magda, witaj Madziu. Proszę o instrukcję obsługi tego mężczyzny. Jak on wibruje do mnie w kartach i numerologicznie? Jakiego typu czeka nas relacja? Dobrze. Jeżeli chodzi o jego dzień urodzenia, on wnosi karmę władzy. Jako w poprzednim wcieleniu najprawdopodobniej był osobą władczą i teraz musi to przepracować. Przepracować poprzez na przykład pracę gdzieś w biurze, w urzędzie, gdzie będzie musiał być uprzejmy dla ludzi. I jeśli on tego nie robi, może mieć problem z władzą jako taką, to na nim ktoś może wieszać psy, jeżeli chodzi o władzę, tak? Zobaczymy, jak tutaj instrukcja obsługi. A on musi dobrze mieć upośrodkowane miejsce mężczyzny i kobiety w relacji, bo on ma karmę związków. A karma związków mówi o tym, że może bardzo chcieć, a bardzo mu się to nie udaje. Dosłownie tak. I osoba, która będzie miała swoją samotnię, osoba, która nie jest łatwa do wibracji, do związku partnerskiego jako takiego, będzie miał swoje dziwactwa. I te dziwactwa dobrze by było albo tolerować, albo zaakceptować, bo jeżeli czegoś nie będziesz potrafiła przeskoczyć, to się będziesz męczyć. Dosłownie tak tutaj się to Madziu rysuje. Zatem no, zwróć proszę na to uwagę. Okej? Okej, także jaka relacja Was będzie łączyć? Jakiego typu relacja będzie Was 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 łączyć? Co on tu wnosi? Wiesz co? No on nie jest do relacji partnerskiej, takie mam wrażenie. A zwróć uwagę na jego prawdomówność, on nie jest rozliczony z czymś, z przeszłością jakąś. No mi się pokazuje przynależny do czegoś. Czasem kapłan ze sprawiedliwością mówi, nie rozliczyłem się jeszcze w formie, nie wiem, papierkowej, ale czasem jeszcze w środku z przeszłością. Kapłan ze sprawiedliwością również może mówić o tym, że przysiągł swoje serce gdzie indziej. Także i nie zawsze tu chodzi o aspekt związku. Zatem jeśli chodzi o jego osobę,
i waszą ewentualną historię podążającą ku związkowi, ty też masz nieuwolnione czegoś z przeszłości. Was połączy przyjaźń, co najwyżej, i dobrze by było, gdyby tak było, bo relacja tutaj nie widzę, żeby się mogła realizować. No, tak to wygląda. Okej, okay, idziemy dalej. Wizja anonim. Witam. W jakim czasie i okolicznościach poznam partnera? Co mówią o nim karty? Dobrze. I tutaj nick jest Madzia. Ufaj swojej intuicji, Madziu. W jakim czasie i okolicznościach poznasz partnera? Poznasz partnera. W jakim czasie i okolicznościach poznasz partnera? W jakim czasie i okolicznościach poznasz partnera? Teraz tak, pytasz o partnera, ale nie wiem, czy chodzi ci o partnera docelowego. Bo tutaj partnera jako partnera do czegoś bardzo intensywnego mi się pokazuje tutaj już do końca wiosny, tej, która się będzie rysowała lada moment. I to będzie chwilowe. Dlaczego? Tu jest rycerz buław. Rycerz buław to jest osoba, która nie jest gotowa, podobny wiekowo, ale nie będzie gotowa do czegoś takiego jak rodzina. Gdyby usłyszał, że planujesz rodzinę, to on czmychnie. Gdyby, nie daj Boże, zadziało się tak, że zachodzisz w ciążę, on ucieknie. I to jest relacja na jakiś czas, to jest partner, tak, tutaj się rysuje. Zatem tak odpowiem ci, jak jest napisane pytanie, bo nie wiem, czy chodzi ci o mężczyznę docelowego, czy też o partnera, żeby się ktoś pojawił w życiu. Jest to osoba z ognistego znaku zodiaku najprawdopodobniej, bo tu jest rycerz buław, a buławy to jest ogień, a to są ogniste znaki zodiaku. Zatem to będzie taki etap przejściowy. Docelowy partner mi się przy tobie pokazuje do 4 lat. Nie pokazał mi się, kim on będzie, bo karty czasem tak właśnie robią, że będzie, ale nie pokazują, kim będzie. Ten partner najbliższy się zarysował, a więcej jakby tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, bo pytasz, w jakich okolicznościach, a karty mi nie pokazują okoliczności poznania. Z jakiegoś powodu karty tak gadają i nie ma co drążyć. Dlaczego o tym mówię? Bo karty znają język i sposób przekazu, że wy tak, a nie inaczej powinniście to usłyszeć, i ja z nimi nie dyskutuję. Zatem, Madziu, tutaj jest historia taka, że będzie partner, o którego pytasz na wiosnę, ognisty, temperamentny, bardzo intensywna znajomość, ale ktoś, kto nie dźwiga odpowiedzialności, stałości. A ktoś na przysłowiowy romans, tak? Partner docelowy taki pokazał się, że będzie, ale nie pokazał się, kim będzie. Zatem taka jest podpowiedź. Pozdrawiam cię serdecznie. Idziemy na magiczne wrota. Na to pytanie chyba odpowiadałam. Musiałabym to sprawdzić. Jak mi to odpowiem później. Patryk. Chciałabym zapytać, kiedy w moim życiu nastąpi jakaś zmiana na lepsze? Od 2 lat jest straszna nuda i stagnacja. Mam wrażenie, że zatrzymałam się w miejscu i żyję tylko tą pracą, domem i problemami i nic poza tym. Jestem teraz w 8 roku. W 3 roku, tak? Muszę sobie policzyć, bo napisałeś tak, a 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
dobra, ale nie jest on lepszy niż pozostałe lata. Nie wydaje się być szczęśliwy, kiedy coś się zmieni. Ojejku. 3, 4, 7, 15, 6, jesteś w 8. No teraz będziesz wchodził też w taki trudny rok, Patryku. Jeden z trudniejszych, który się rysuje numerologicznie dla ciebie. Zatem zobaczę, kiedy będą zmiany w kartach, jak się pokazują. Kiedy nastąpią jakieś zmiany na lepsze? Kiedy? 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 Wiesz co, jak ty stoisz w miejscu od 2 lat, czy ty przebaczyłeś komuś z rodziny, czy ty uporządkowałeś sprawy rodzinne, ale stricte rodzinne, bo jak w tym momencie numerologicznym, w którym byłeś, a są jakieś zwaśnione historie, które powinny być jakby w sobie przebaczone, bądź uporządkowane historie rodzinne, to później się pewne rzeczy też ciągną. Zwróć proszę na to uwagę. I teraz zobaczymy, kiedy nastąpi u ciebie wyraźna zmiana. Na lepsze, zmiana na lepsze. Patryk, już patrzymy. Zmiana na lepsze. Zmiana na lepsze. Okej. Na jesień przyszłego roku jest znacząca zmiana przy tobie, taka, która pokazuje taki start, ale ten start jest bardzo piękny, ale ważne, żebyś go utrzymał, tą zmianę pozytywną, czy też te zmiany. Bo 6 głów niejednokrotnie mi pokazuje takie poczucie zwycięstwa, czy pokonanie przeszkód. Dobrze, że to jest karta siły, która utrzymuje to zwycięstwo, bo 6 głów dla mnie to jest słomiany zapał, że jakie wielkie wow, takie szybkie boom, tak? To jest tak, jakbyście nalali benzynę do ognia, tak? I zrobi się wow, a później to wszystko gaśnie. Tu jest karta siły, także masz szansę. Jesień przyszłego roku mnie się pokazuje jako bardzo owocny i korzystny etap ku lepszemu. Zatem taka jest historia tutaj. Nie wiem, Patryku, czy ty na jesień tego roku nie będziesz gdzieś, jesień, zima, wybywał gdzieś na jakąś imprezę. Imprezę zakrapianą alkoholem. Bądź ostrożny w tym momencie, bo mam później osobę prawną przy tobie. Pozdrawiam cię serdecznie. Idziemy dalej. Okej, i tu. Jak mnie postrzega i jaka jest w stosunku do mojej osoby? Dziękuję i pozdrawiam cieplutko. Ta osoba może mieć problemy z emocjami, może mieć problem z lojalnością, bo ma to w kluczu wcielenia. No. I pędzi wiatr, może być chaotyczna. Jak cię postrzega i jaka jest w stosunku do twojej osoby? Jak cię postrzega? Ona po pierwsze mocno obserwuje ciebie, punktuje sobie twoją osobę, tak? To, co jej pasuje, to, co jej nie pasuje. Jesteś dla niej tajemnicą i zagadką. Ona nie wie, jak macie sklasyfikować, tak? Mam też wrażenie, że ona może wnosić w twoje życie jakąś ciężkość. Bo tu co wnoszę, tak, w tą znajomość? 10 buław mówi o tym, żeby się czasem ona nie uwiesiła na twojej osobie. Mogą was różnić priorytety życiowe, bo 3 buław, inne patrzenie w świat, inne patrzenie, takie zamiatane troszkę pod dywan, kwestie pracy, nie pracy, spraw majątkowych, finansowych, aspekt przyziemnych historii może was też, nazwijmy to, poróżnić tutaj.
Pytasz też, jeżeli chodzi o, mam wrażenie, o szczerość tej osoby w stosunku do ciebie. Ja mam tu pokazane, że wy możecie lawirować prawdą. Jak nie zapyta, to nie powiem, bo to nie jest takie ważne, a może źle zrozumieć. To jest taka historia, ale też mam pokazane na tej osobie jakieś działania magiczne. Zwróć na to uwagę, bo bardzo mocno mi się zaznaczyły przy tej osobie działania magiczne. Tak to wygląda. Zatem jak cię postrzega, obserwuje, punktuje, uważa cię też za osobę tajemniczą, ale też może wnosić jakąś ciężkość, jeżeli chodzi o twoją osobę. Tak to sobie tutaj wygląda. Mam nadzieję, że ci pomogłam. Pozdrawiam. Tu. Czy jeszcze w tym roku będę miała operację biodra? Okej, okay. W którym szpital będzie dla ciebie korzystniejszy? Dobra, już patrzymy. Czy jeszcze w tym roku będzie miała operację biodra? Czy jeszcze w tym roku będzie miała operację biodra? Jest teraz. Co może poprzeszkadzać tutaj, co pomoże, karta rada, co nieuniknione. Tak, nie, możesz mieć operację biodra, ale ja mam pokazane, żebyś ty też w tym kierunku, jeśli chcesz, działała. Bo tu jest co pomoże, komunikacja, przypominanie się ewentualne, jest szansa na to jak najbardziej. Ja mam pokazane odpowiednią osobę, która się tym będzie zajmowała, który dla ciebie będzie korzystniejszy. Czy ten na K? Czy ten w G? Wiesz co, żaden z tych dwóch nie pokazuje mi się jako coś korzystniejszego dla ciebie, ale w ogóle mi się nie podoba ten na K. Jeśli już, to ten na G bardziej mi się podoba, ale to jest tak, jakbyś ty rezygnowała z tego, bo ty mi uciekasz z tego miejsca. To jakbyś ty nie do końca chciała w tym kierunku, bądź ktoś cię odwlekał, odciągał od tego miejsca. W każdym razie on mi się tu pokazuje bardziej jakby, może nie tyle korzystniejszy, czy warty zainwestowania czasu i energii, ale tu jesteś jakby w odciąganiu, jakbyś ty rezygnowała. Zwróć proszę na to uwagę. Zatem reasumując, odpowiadając wprost na twoje pytania, czy jeszcze w tym roku będę miała operację, możesz mieć, jeśli będziesz w tym kierunku działała. Jeżeli pytasz o te dwa szpitale, to ten na G pokazuje mi się energetycznie i bardziej na plus. Tak ci podpowiem, chyba że sama zrezygnujesz. Ten na K mi się nie podoba. W kartach w każdym razie. Osoba, która mogłaby to przeprowadzić, nie będzie godna zaufania. Takie mam wrażenie. Patrząc w karty, rzecz jasna. Powodzenia ci życzę. Pozdrawiam. Idziemy dalej. Kiedy znajdę nową pracę? Karolina. Karolina, kiedy znajdziesz nową pracę? Karolina, kiedy Karolina znajdziesz nową pracę? Kiedy Karolina znajdzie nową pracę? Kiedy znajdziesz nową pracę? Pytałaś już gdzieś o to, bo mam aż dwie karty o tym mówiące, że coś takiego mogło być, że gdzieś już takie pytanie zostało zadane tutaj. Wiesz co, ja mam tutaj do 3 miesięcy u ciebie możliwość znalezienia pracy w czymś dużym albo wysokim. Jak najbardziej, do 3 miesięcy masz dużą szansę na to, aby znaleźć nową pracę, ale żeby ją znaleźć, musisz iść prostolinijnie i nie usprawiedliwiać pewnych rzeczy. Bo to jest piątka mieczy. Piątka mieczy to jest takie porysowe zwycięstwo na zasadzie takiej, że czasem wiemy, że musimy coś zrobić, ale robimy to na ostatni moment. Czasem tak jest. Piątka mieczy w tym jakby układzie też mówi o tym, że to nowe nie będzie gorsze, żebyś o tym miała świadomość. Pozdrawiam cię serdecznie.
Idziemy dalej. Tu. YouTube, mam głupie pytanie. Czy jeżeli obetnę włosy na bardzo krótko, to może to opóźnić spotkanie partnera docelowego? Decyzję już podjęłam. Ale jeśli decyzję podjęłaś, to tak naprawdę pytanie nie ma racji bytu. Dlaczego? Bo pytasz, jeżeli obetniesz włosy, ja zadam w takim razie inaczej pytanie. Czy obcięcie włosów spowoduje spotkanie partnera docelowego? Bo jeżeli decyzję podjęłaś, to mam wrażenie, że obetniesz, że obcięłaś te włosy, tak? Czy obetniesz te włosy? Na tej zasadzie, bo pytanie jest istotą, która jest bardzo ważną, jak zadajemy pytanie, tak? Ja zobaczę tak, czy obcięcie włosów na krótko opóźni spotkanie partnera docelowego? Do tego tematu będziesz powracała, co przeszkodzi. Tak, może opóźnić, bo to jest przeszkodzi cięcie. No, może ci to poprzeszkadzać w tych planach na tej zasadzie. Także pytanie jest niecodzienne, nie głupie. To ja uważam, że nie ma głupich pytań. Są pytania, na których nie wiemy, że nie powinniśmy zadawać pytań, są pytania, których. Na które nie można udzielić odpowiedzi, a każdy z nas jest tylko człowiekiem i ma prawo błądzić, a kto nie pyta, ten błądzi. Pytasz, masz odpowiedź, zatem może ci to opóźnić jak najbardziej, a zatem taka jest historia, no. Także zastanów się. Pozdrawiam cię serdecznie. Idziemy dalej. Idziemy dalej, bo to nie jest na YouTube. To nie jest na YouTube. YouTube. Wywróżyłeś, że bez zmian schematów zachowań nie widać między nami relacji, jak mogła dokonać tej zmiany. Anetko, moja droga kochana, jeżeli idziesz jakimś standardowym zachowaniem w stosunku do siebie, czy ty do niego, czy on do ciebie, to w kwestiach układania partnerskiego dobrze by było, żebyś szła inaczej. Ja zaraz sobie pozwolę zerknąć w kartę, ale w czym rzecz, jeżeli chodzi o te zmiany zachowań, bo o to pytacie najczęściej. Teraz tak. Pytacie, załóżmy, o pracę. Kiedy znajdę pracę? I karty pokazują, że bez zmian w schematach zachowań tej pracy nie ma na przykład przez rok. I co to oznacza? Czasem macie wybrane na przykład 3 portale, w których szukacie ogłoszenia i na nich się zamknęliście. Zmiana schematu zachowań jest dołożenie tego. Czasem chcecie zmienić pracę chodząc na przykład od miejsca do miejsca i jeździcie tą samą trasą. Trzeba trasę zmienić. Przypięłam się tej pracy, bo mi jest najłatwiej mówić. Jeżeli chodzi o kwestie związkowe, czasem jest tak, że matkujemy, czasem jest tak, że za bardzo nam zależy, czasem jest tak, że to my się za bardzo staramy albo wcale. I te zachowania, które są naszą codziennością, należałoby troszkę pozmieniać. Gdy czekasz na przykład na jego reakcję, warto mu powiedzieć, jakiej chcesz reakcji. Kiedy chcesz reakcji, nauczyć go zachowań, na przykład, tak? To są zmiany schematów, ale również w związku powinna druga strona działać. Ja mam wpływ na twoją osobę, ale czy ty masz wpływ na jego osobę? Poprzez rozmowę jest skłonny do tego, wysłuchać, zadaj sobie to pytanie. Bo niektórzy mężczyźni są tacy uparci, normalnie czasem tak w kostkę kopnąć, żeby się opamiętali.
Ale dobrze, zobaczymy, jak możesz dokonać tej zmiany. Tak zapytam karty. Jak możesz dokonać tej zmiany? Jak dokonać tej zmiany? Jak jest teraz? No walka emocjonalna. No nie dziwię się. Otrzymałaś taką wróżbę, to też teraz tutaj... Popatrz, jesteś pokazana tutaj w karcie cesarzowej. Ja ci ją tutaj tak pokażę. Karta cesarzowej to jest kobieta, która również jest cierpliwą, bada sytuację, nie reaguje nerwowo. To, co jest nieuniknione, mam pokazane, że na pewne schematy jakby z jego strony nie będziesz mogła mieć wpływu, ale też karty pokazują, że więcej jakby cierpliwości tutaj i obserwacji jest wskazane. To jest też. Tutaj to, co przeszkadza w tej relacji, jedno z Was czuje się gorsze od drugiego. Tak nie może być. Absolutnie nie. Tak Ci mogę tu podpowiedzieć, patrząc w karty, ale weź też proszę pod uwagę te historie, które Ci powiedziałam wcześniej. On ma też, może mieć problem z lojalnością. Zwróć na to uwagę, żeby on wiedział, co to jest lojalność, bo może się nigdy tego nie nauczył, żeby nie był jak chorągiewka na wietrze, tam gdzie mu lepiej, tam popędzę, tak? Tam gdzie wiatr zawieje, tam idę. Dosłownie tak, musi się tego nauczyć. To jest ważne. I mogę tutaj powiedzieć parę słów do uszu Tobie, nie pisz daty skróconej. Jestem bardzo uczulona na to, ale to nie dlatego, że mi to przeszkadza w pisowni, absolutnie nie. Tylko zobacz, Anetko, pracujesz nad pewnymi historiami, chcesz zmieniać. I tutaj tak pisząc datę, skracasz sobie wibrację o jeden w tym przypadku, nie pracujesz na siebie. Szkoda, naprawdę szkoda. Pisz wszędzie, gdziekolwiek, czy nawet zadajesz pytanie, całą datę urodzenia, bo skróciłaś, dałaś tylko końcówkę roku, pisz cały rok u siebie i u partnera też, dobrze? Mam nadzieję, że nie obrazisz się na mnie. Idziemy dalej. Zaraz się wyłączy aparat. To nie... Dobrze. Okej, tu... Jak widać naszą znajomość? Dobra, jak widać Waszą znajomość? Ok. No tak, jego napisała całą datę, a swoją skróciła. No pięknie. Co on tu wnosi? Co on ma w głowie? Niepozakańczane, jakieś trudne historie emocjonalne, nie uwolnił się z czegoś tutaj. Jeżeli chodzi o kwestie jakby waszej znajomości, to może być coś przelotnego, ale nie stałego. Bo mam w przeszkodzie aspekt rodziny. Obraz rodziny albo ktoś jest przynależny jeszcze do kogoś, taka jest historia. On wnosi jakiś dyskomfort, on w głowie chciałby stabilizacji, ale serce w ogóle tego jakby nie umie zdefiniować i on może wnosić jakieś rozczarowanie poprzez nieuwolnienie, to co Was połączy, kochankowie. Kochankowie stoimy na rozdrożu, wybieramy romans. To co Was dzieli, albo obraz rodziny, albo ktoś jest jeszcze przynależny do kogoś i nie może spełnić tej relacji jako związkowej na przykład. Taka jest tutaj historia znajomości dla Was. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. To nie jest na YouTube. I dalej. To nie jest na YouTube.
na YouTube. Dzień dobry, proszę horoskop na marzec. Dobrze, już patrzymy. Agnieszka. Agnieszka. Horoskop na marzec. Agnieszka. Horoskop na marzec. Agnieszka. Horoskop na marzec. Horoskop na marzec. Ło kurczakos. Powiem Ci tak, ten marzec będzie taki bardzo niestabilny. Mam też pokazane tutaj, Agnieszko, tak, pierwszy tydzień marca, tak? Jakiś konflikt, jakieś cięte słowa, jakbyś nie umiała czegoś przeskoczyć, musisz się wykazać dużą asertywnością, ale też mądrością słowa, żeby słowa nie ugrzęzły Ci w gardle. Czasem jest tak, że jesteśmy mądrzy po szkodzie, że ktoś nam coś powie, a później po całej sytuacji wiemy, ile mogliśmy odpowiedzieć, w jaki sposób, albo tak się zachować. Tutaj mam pokazane jakieś ograniczenia, które będą na Tobie wywierane. Tak byś miała związane ręce i nie mogła pójść bądź zrobić coś dalej. Tutaj mam kwestię, jakbyś musiała się wykazać, musiała komuś coś udowadniać bądź sobie. Pamiętaj, nic nie musisz, a możesz. Kwestia tej walki to jest historia poprzednich zdarzeń. Tutaj jest karta diabła. Karta diabła mówi o wszelkiego rodzaju toksyczności życiowej, ale o co to znaczy? To nie musi być wcale takie mocna toksyczność. Może mówić o kwestiach związanych z krążeniem bądź układem moczowym, stanem zapalnym w organizmie również, ale również jest to historia taka, żeby nie robić nikomu przysług wbrew polityce danego jakby miejsca, wbrew sobie, tak żeby komuś zrobić dobrze, a sobie źle. To jest taka podpowiedź dla Ciebie, Agnieszko. A ogólna aura tegoż miesiąca, ja mam pokazane tak, że mimo tych zdarzeń, które się tu rysują, Ty pamiętaj, też masz już dzisiaj o nich jakby świadomość, możesz na pewne rzeczy patrzeć inaczej już teraz, inaczej zareagować i wtedy jeśli tu zaczniesz inaczej, to ta historia może się o wiele lepiej toczyć, tak? Karta gwiazdy. Jesteś kartą zwycięstwa mimo wszystko, kartą, a w karcie, która mówi, że ten marzec być może z trudnymi emocjami, ale wniósł Ci bardzo dużo doświadczenia potrzebnego, ale też jesteś w tym momencie poprzez te zdarzenia również zauważana. Taka jest dla Ciebie podpowiedź. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. I tutaj proszę nie czytaj imion. Dobrze. A co dalej z moim małżeństwem? Dobra. Ojejusiu. Powiem Ci tak, jeżeli chodzi o kwestię Waszego małżeństwa, to jeśli się nic nie zmieni, może dojść do tego, że uznacie, czy też jest karta sprawiedliwości zakończająca. Teraz tak, jeżeli chodzi o jego, to co jest w głowie, ja mam wrażenie, że on jakby zasiedział się w przeszłości. Jakby pewne historie, które gdzieś tam się albo wydarzyły, albo... nie potrafi pójść do przodu. W sercu obserwuje, jest bierny, jego serce jest bierne w stosunku do Twojej osoby. Jeżeli chodzi o jego zamiary w stosunku do Ciebie, to on czeka na to, co Ty zrobisz, ale również mam pokazane, że on się zmienia o 180 stopni każdego dnia, dosłownie tak. To, co stoi między Wami, jest jakiś aspekt mężczyzny, może to być historia pracy, spraw zawodowych, aspekt męski, to może być mężczyzna, który się do Ciebie przyklei, albo to jest mężczyzna, który na przykład swojego męża odciąga, a bądź ktoś, kto będzie chciał Was rozdzielić. To, co macie do przepracowania, po pierwsze, patrzycie zupełnie na inny schemat domu, czy też modelu domu, nie ma tu cierpliwości, jedno z Was już pozwala sobie na patrzenie gdzieś indziej, na kogoś innego. Też karty pokazują tutaj, że pewne rzeczy były zamiatane
zamiatane pod dywan, bądź było idealizowanie jednego i drugiego i utrwalanie się w tej historii. I to, co się może zadziać, jeżeli tych kwestii nie przepracujecie, jest karta sprawiedliwości, zakończenia i podążania każdy w swoją stronę. Jakbyście jedno z Was uznało, że da sobie szansę na to, aby iść inną drogą. Zatem tak to się może potoczyć. Pozdrawiam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że wystarczająco anonimowo. Idziemy dalej. A, tu już jest na live'a. Dobra. No to moi drodzy, to na dzisiaj wszyscy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję Wam za każdą aktywność. Za komentarze, za lajki, za nowe subskrypcje. W grupie pojawił się filmik o numerologicznych czwórkach, dlatego też warto zasilać nasze grono, bo te filmiki staram się wrzucać choć parę dni wcześniej, żeby widziały te osoby w grupie, a później wrzucam to na kanał jako filmik dostępny dla wszystkich. Dzisiaj postaram się dla Was zrobić live'a o 17:00. Staram się te piątki, żeby były nasze live'owe. Live będzie poprzez opcję SMS, czyli wysyłacie SMS, ja Wam odpowiadam bez pośrednio live, na który będziecie mogli zadawać pytania bezpłatnie, będzie na 6000 subskrypcji i później na 8, później na 10, tak myślę, że co 2000 będę Wam taką niespodziewajkę robiła, zatem zapraszam Was. A dzisiaj, jeśli chcecie, żeby te pytania się jakby wcześniej, żebym czytała podczas programu, to proszę piszcie już SMS-y z napisem, z początkiem live, imię, data urodzenia i Wasze pytanie. Pamiętajcie też o tym, że muszą to być osoby pełnoletnie. Dobrze, zatem to wszyscy na dzisiaj. W tej serii widzimy się w poniedziałek, a na dzisiaj całuję i pa, pa!